Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku projektu Słowo. Dzisiejsza Ewangelia to Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6, wersety od 44 do 51. My, będąc na ziemi, jesteśmy normalnymi ludźmi, prowadzimy nasze normalne życie, często nasze czynności się powtarzają i nawet wręcz to wszystko się zaczyna robić takie nudne i monotonne. No ale potem po śmierci Jezus zabiera nas do swojego Królestwa Bożego i można też porównać to, że my będąc na ziemi jemy z głodu, jemy cały czas coś, jakiś pokarm dla siebie, bo potrzebujemy. No a Jezus jest właśnie takim naszym pokarmem wiecznym. On cały czas będzie z nami i my możemy się Nim karmić, możemy te wszystkie łaski od Niego dostawać. Po tym możemy po prostu tak bardzo Go potrzebować. Po śmierci będziemy dalej razem z Nim i będziemy mogli cały czas cieszyć z Nim i to nigdy nie będzie ustawało. Normalnie my nie możemy przeżyć bez jedzenia, więc też tutaj Jezus jest takim pokarmem, bo bez Niego nie damy rady, bez Niego nie przeżyjemy, musimy być razem z Nim. On jest po prostu dla nas bardzo ważny. Właśnie w tej Ewangelii jakby jedzenie u nas jest naszą częścią życia. No często po prostu występuje przy nas, bez Niego nie damy rady, no bo umrzemy i tutaj Jezus jest właśnie tym pokarmem. Bóg wydał Go, swojego jedynego Syna i cały czas ciągle jest przy nas i On jest wieczny, bo my bez Niego po prostu nie dalibyśmy radę. Dlatego też pomimo tego, że cały czas Go ranimy, cały czas odrzucamy, to On i tak jest przy nas, bo umarł za nas specjalnie. W tej Ewangelii nawet sam Jezus mówi w wersecie 48: ja jestem chlebem życia, więc On jest tym naszym życiem. My mamy swoje życie i są różne osoby, które po prostu uczestniczą w naszym życiu, które coś nam tam dają, różne czynniki. I właśnie Bóg wysłał na ziemię swojego jedynego Syna po to, aby za nas umarł, bo my dla Niego jesteśmy tym całym życiem. My dla Niego jesteśmy całym światem i jesteśmy dla Niego najważniejsi i bardzo nas kocha. Więc też pamiętaj, jeżeli czujesz jakąś blokadę, że jest ciężko, to pamiętaj, że zawsze możesz poprosić Jezusa o pomoc. Jezus uczy cierpliwości i takiego spokoju ducha, abyśmy mogli czekać na to, co nam daje, bo to właśnie w ciszy Bóg robi największe cuda wobec nas. Dziękuję Wam za wspólną modlitwę, wysłuchanie. Zachęcam Was do oglądania kolejnych filmików Wojska i pa, pa!